Wysoka Rado, otwieram zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie, 26. w obecnej kadencji. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji, witam pana burmistrza, witam pana zastępcę burmistrza, witam panią skarbnik. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji bierze udział 15 radnych, więc obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszego posiedzenia. Pozwolicie, że go przedstawię. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie porządku protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października tego roku, w punkcie piątym realizacja wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, komisję Rady oraz mieszkańców na zebraniach zarządów osiedli. W podpunkcie pierwszym opinia komisji rewizyjnej, w podpunkcie drugim dyskusja. W punkcie szóstym realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku. Podpunkt pierwszy opinia komisji budżetowo-gospodarczej, w podpunkt drugi dyskusja. W punkcie siódmym informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty. Podpunkt pierwszy opinia komisji budżetowo-gospodarczej, podpunkt drugi dyskusja. W punkcie ósmym podjęcie uchwał. W punkcie dziewiątym informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami rady. W punkcie dziesiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie jedenastym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie dwunastym sprawy różne. I w punkcie 13 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad mają Państwo jakieś zastrzeżenia lub uwagi? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę i przycisnąć guzik. Jest. Wszyscy już głosowali, przeszliśmy pierwsze problemy techniczne, wszyscy głosowaliśmy i 15 osób głosowało za przyjęciem porządku dzisiejszego posiedlenia. Przystępujemy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z 29 października tego roku. Do chwili rozpoczęcia sesji nikt z Państwa w biurze Rady ani przed sesją nie wnosił uwag do tego protokołu, więc pytam się, czy w chwili obecnej ktoś z Państwa radnych ma uwagi lub pytania do protokołu. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji z 29 października tego roku? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie. Działa system do głosowania. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Wszyscy Państwo głosowaliście za przyjęciem protokołu. Przystępujemy do realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, komisję Rady oraz mieszkańców na zebraniach zarządów osiedlowych. Poproszę w tym punkcie przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Krzysztofa Czerniaka o przedstawienie opinii. Proszę podejść do mikrofonu oczywiście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, Komisję Rady oraz mieszkańców na zebraniach zarządów osiedli.
Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 roku zapoznała się z wyżej wymienioną informacją. Komisja po uzyskaniu informacji od pana burmistrza opiniuje realizację wniosków pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W podpunkcie drugim otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada tą informację przyjęła do wiadomości. Przystępujemy do realizacji 6. punktu. Realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku. Tutaj poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani skarbnik. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie dotycząca realizacji inwestycji i remontów w 2020 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 23 listopada 2020 roku zapoznała się z wyżej wymienioną informacją, uzyskała wyczerpujące informacje ze strony pana burmistrza, pani skarbnik i po uzyskaniu tych informacji zaopiniowała powyższy projekt. Opiniuje realizację inwestycji i remontów w bieżącym roku pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś, otwieram podpunkt dyskusji, czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada w tym punkcie realizacji inwestycji i remontów w roku bieżącym tą informację przyjęła do wiadomości. W punkcie 7. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty. Tutaj również poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również 23 listopada 2020 roku komisja przeanalizowała i zapoznała się z wyżej wymienioną informacją. Uzyskała wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania przez pana burmistrza oraz panią skarbnik i zaopiniowała powyższy wniosek, sprawozdanie o złożonych wnioskach i pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa w podpunkcie dyskusja zabierze głos? Nie widzę. I również tutaj proszę o przyjęcie tej informacji przez Wysoką Radę. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Komisja Budżetowa zajmowała się tym projektem uchwały, więc poproszę o przedstawienie pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinii. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na swoim posiedzeniu w dniu 23 listopada 2020 roku komisja zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały. Uzyskała wyczerpujące informacje ze strony pana burmistrza, pani skarbnik oraz kierownika referatu i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos dotyczący tej uchwały? Jakieś pytania, wątpliwości? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
i naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy Państwo radni głosowaliście za przyjęciem tego projektu uchwały. Drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej w Lubaczowie. Również poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 23 listopada 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, kierownika referatu i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos co do tego projektu uchwały? I nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Tutaj poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, pani skarbnik. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu 25 listopada 2020 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po uzyskaniu informacji od pana burmistrza, pracownika Biura Promocji i Informacji, opiniuje projekt pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczący. Czy ktoś z państwa może ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również 23 listopada 2020 roku komisja zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza oraz dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i wprowadziła poprawkę w załączniku do uchwały w punkcie 5, polegającą na wykreśleniu w zdaniu drugim słowa ewentualnie i opiniuje projekt uchwały pozytywnie z poprawką. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś zabierze głos co do tego projektu uchwały? Nie widzę. To ten projekt wraz z poprawką zgłoszoną przez Komisję Budżetową będziemy głosować jako razem. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Piąty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii. Również 23 listopada 2020 roku
Komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień i informacji od pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych w przedmiocie tego projektu uchwały chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw? Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za. Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały 6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. Również proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. 23 listopada 2020 roku komisja na swoim posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma chęć zabrania głosu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 7 projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 37 z 2015 roku Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Lubaczowa. Również poproszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Jana Radłowskiego o opinię. Komisja na swoim posiedzeniu 23 listopada 2020 roku przeanalizowała powyższy projekt uchwały i po uzyskaniu informacji od pani skarbnik opiniuje powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej w Lubaczów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Proszę o przedstawienie opinii pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Również 23 listopada 2020 roku komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. I ostatni projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tutaj również pan Jan Radłowski, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Proszę o opinię.
Również 23 listopada 2020 roku Komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z powyższym projektem uchwały. Uzyskała informacje od pani skarbnik oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do 9 punktu. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W tym okresie od ostatniej sesji wydarzyło się parę z wydarzeń, na które chciałbym zwrócić uwagę państwa radnych. Oprócz tego, że na bieżąco zarządzam czy rozwiązuję problemy związane z zarządzaniem miasta, no tutaj też chciałem zwrócić uwagę i przypomnieć, że w tym okresie powstał projekt budżetu na rok 2021. Zachęcam do zapoznania się z tym budżetem. Będziemy mieli się okazję jeszcze spotykać, dyskutować. Jest on, myślę, że tak jak co roku, trudny, bo żyjemy w trudnych czasach i też tutaj musimy zwracać uwagę na koszty, szczególnie koszty bieżące koszty działania miasta, ponieważ tutaj obowiązuje dyscyplina budżetowa. Troszkę lepiej jest, jeśli chodzi o inwestycje, ponieważ zarówno w tym roku, jak i te inwestycje, które przechodzą na rok następny, jak i te, które są w planach, które mogą być realizowane na podstawie złożonych wniosków, myślę, że tutaj będzie prościej troszeczkę, ponieważ dużo jest środków zewnętrznych i staramy się jak najwięcej korzystać właśnie z tej pomocy zewnętrznej, dokładając wkład własny i jak najwięcej realizując potrzebnych inwestycji w mieście Lubaczowie. Między sesjami było święto niepodległości. Tutaj jakby podchodząc odpowiedzialnie, jeśli chodzi o przepisy pandemiczne. Było to symboliczne spotkanie samorządy, przedstawiciele samorządów miasta, powiatu, gminy Lubaczów, harcerzy, kombatantów, strzelców, czyli takie skromne delegacje, złożenie kwiatów pod naszym pomnikiem i potem msza za ojczyznę. W międzyczasie też uczestniczyłem w zarządzie Związku Międzygminnego i Powiatowego, gdzie to też jest właśnie okres, w którym zastanawiamy się i określamy kierunki działania na rok 2021. Przyjmujemy zręby projektu budżetu na rok 2021 i tutaj też spotkaliśmy się w formie zdalnej i w jaki sposób określiliśmy, które obszary działań będą ważne dla Związku Międzygminnego. Tutaj też są w planie realizacja różnych projektów związanych z turystyką, gospodarką. W zależności od tego, jakie środki zewnętrzne będą dostępne i tu liczymy na tą, jak co roku, na ten efekt grupy, na efekt wspólnego współdziałania gmin, co jest dobrze oceniane, jeśli chodzi o instytucje zarządzające programami pomocowymi. I jedno z ostatnich ciekawych spotkań odbyłem z projektantami linii energetycznej. Okazuje się, że pewnie będziemy świadkiem czegoś dobrego, jeśli chodzi o zasilanie, o komfort zasilania energetycznego w Lubaczowie, ponieważ
rejon zamojski PGE przystąpił do projektowania linii dodatkowej od strony Józefowa, czyli przypomnę, że teraz mamy linię 110 od strony Tomaszowa, ona jest też w trakcie modernizacji i będzie przerabiana, modernizowana, ponieważ już jest w dosyć złym stanie, natomiast też jest rozpoczęta nowa inwestycja, już spotkaliśmy się z projektantami i mniej więcej ustalaliśmy kierunki czy przebiegi, jeśli chodzi o miasto Lubaczów. Będzie to linia 110 od strony Józefowa, czyli jakby dodatkowe zasilanie miasta, jeśli chodzi o energię elektryczną. Jest to o tyle ważne, że cały czas spotykamy się z tym problemem, jeśli chodzi o rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Pierwsze pytanie, jedno z pierwszych pytań jest pytaniem o możliwość dostępu do dużej mocy, jeśli chodzi o energię elektryczną. Na dzień dzisiejszy rewelacji nie ma, ale myślę, że ta inwestycja pozwoli nam uatrakcyjnić też nasz teren gospodarczo. Oczywiście nie będzie to w przyszłym ani w następnym roku, to jest rok 2023, ponieważ tutaj wchodzą w grę dokumenty planistyczne i to nie dotyczące tylko naszej gminy, ale też gmin, które są na przebiegu tej planowanej inwestycji. To też jest jakby odpowiedź Zakładu Energetycznego na to, co się dzieje w naszym regionie, nie tylko w mieście Lubaczowie, ale też w okolicy, jeśli chodzi o energię odnawialną. Jest powrót do farm fotowoltaicznych, właściwie powrót do farm wiatrowych, bo to troszeczkę zostało zahamowane. Natomiast na naszym terenie planowane są duże inwestycje fotowoltaiczne, paru dziesięcio megawatowe, także jest tutaj też konieczność modernizacji tych linii, żeby tą energię lokalną można było wprowadzić do sieci energetycznej. I ten temat właśnie produkcji energii odnawialnej na miejscu też był tematem poruszanym na Związku Gmin, gdzie poprosiłem i zostało to zaakceptowane, żeby jedną z analiz, które będziemy wykonywać na poziomie Związku Międzygminnego, była analiza możliwości stworzenia klastra energetycznego, bo to w jakiś sposób może pomóc nam w obniżeniu czy w lokalnym zagospodarowaniu produkowanej energii elektrycznej w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy do informacji złożonej przez pana burmistrza ktoś by chciał jakieś uzupełnienie z państwa radnych? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Jeśli nie ma, bo nie widzę chętnych, w punkcie 11 informacja o działaniach podejmowanych przeze mnie, czyli jest przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie uchwał z poprzedniej sesji, no i kontakt ze stronami, ale w sposób telefoniczny w tej chwili, bo jeszcze zdalny nie, ale telefoniczny. Było parę telefonów proszących o interwencję. Następny punkt to punkt 12, sprawy różne. I w tym punkcie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące zakresu organizacji sesji rad gmin i w jednym z akapitów jest wiceminister zdrowia pan Kraska, że jeśli istnieje możliwość zwoływania sesji lub podejmowania decyzji w formie zdalnej, to warto rozważyć podjęcie takich rozwiązań. I to stanowisko ministerstwa, bo jest dużo, dużo bardziej obszerne, prześlemy państwu do zapoznania się. Również, jak mówił pan burmistrz, 11 listopada odbyły się Narodowe Święto Niepodległości. Pani poseł Teresa Pamuła, mieszkanka Lubaczowa, wystosowała do nas
formie zaproszenia jakby list i pozwolicie Państwo, że go szybko przeczytam. 11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie, na które czekało wiele pokoleń Polaków. Po 123 latach niewoli, cierpień i upokorzeń, których doświadczał nasz naród, Polska odzyskała suwerenność. W 102. rocznicę odzyskania niepodległości dziękujemy wszystkim Polakom, którzy podejmowali trud walki o wolność na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim, generałem Józefem Hallerem i jego błękitną armią, Ignacym Paderewskim, Romanem Dmowskim, Wincentym Witosem. Dzięki ich bohaterskiej walce dziś możemy żyć w wolnym i demokratycznym kraju. Wspólnie cieszymy się naszą wolnością, oddając hołd bohaterom. W dobie wielu przemian cywilizacyjnych i gospodarczych musimy bronić wiary naszych praojców, tradycji i kultury oraz miłości do bliźniego. Nie pozwólmy, aby pod hasłami nowoczesności i postępu naszymi sercami zawładnęła wizja przyszłości bez Boga, bez historii i autorytetów. Trzymajmy się naszych korzeni i dziedzictwa, brońmy wartości, jaką jest rodzina, bo jak powiedział święty Jan Paweł II, rodzina Bogiem silną staje się siłą człowieka i całego narodu. Tyle pism, co wpłynęły do Rady. Bardzo proszę w sprawach różnych. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Marek Moecki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Tylko nasunęła mi się tutaj taka myśl po wypowiedzi Pana Burmistrza odnośnie tych spotkań z energetykami. Czy ewentualnie w ramach tych spotkań, czy w jakiejś luźnej rozmowie padały jakieś takie może tematy związane z odbiorem tej energii właśnie tworzonej przez te instalacje fotowoltaiczne, co ludzie teraz coraz więcej jednak decydują się na montaż takich instalacji. I wiem, że padały takie obawy, właśnie to, co pan burmistrz powiedział, że ta przerabianie tej sieci energetycznej, żeby ten prąd mógł do nas płynąć bezproblemowo i był dostarczany bez żadnych przeszkód. Wiem też, że właśnie te instalacje już tutaj jakby te, nazwijmy to wewnętrzne, są też już przestarzałe, stare i występują nieraz takie problemy, jak występujemy o warunki, prawda, do energetyki w celu odbioru od nas tej produkowanej energii, to pojawiają się obawy, że przy większej ilości tych instalacji to te sieci istniejące będą nie wyrabiały, powiem tak to ujmę krótko, nie w odbiorze tej produkowanej energii w poszczególnych gospodarstwach. Czy coś, jakiś temat ewentualnie tego typu był poruszany? Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. Czy pan burmistrz coś będzie odpowiadał? Proszę bardzo. To nie był akurat, to nie była, te, czy stroną rozmów nie byli energetycy, tylko firmy projektowe, więc tego tematu no, nie poruszaliśmy. Natomiast, tak jak mówiłem, wiemy i to wiemy z rozmów wcześniejszych z zakładem energetycznym, że są problemy i te problemy nie są znane od dzisiaj. I jeśli jest coraz więcej tej lokalnej produkcji, szczególnie takiej troszkę narażającą sieć na falowanie, bo instalacje fotowoltaiczne produkują czasowo, czyli w dzień, w nocy nie. I tutaj te skoki napięcia energii są niekorzystne dla linii, to energetycy to podkreślają. Natomiast no, niewątpliwie idziemy w tym kierunku, jeśli chodzi o produkcję lokalną ze źródeł odnawialnych, czy to wiatrowej, czy fotowoltaicznej. I do tego nie ma odwrotu. Także myślę, że ten akurat kierunek, że może odległy, ale jednak rozpoczęcie tej inwestycji, tych dwóch inwestycji, modernizacji i nowej linii, to jest akurat pozytywne dla naszego terenu, ponieważ jakby tak patrząc na mapę, jesteśmy tak na samym końcu linii zasilającej, akurat 110. I to zawsze był problem
i problem też w zasilaniu okolicznych miejscowości Lubaczowa, bo w Lubaczowie nie dotyka nas problem z tak bardzo, może niektóre rejony, tak bardzo jeśli chodzi o ograniczenia w dostawie prądu, natomiast już w okolicach jest to problem. Także myślę, że tutaj te rozmowy, czy ta perspektywa jakby modernizacji sieci jest pozytywna, a myślę, że na bieżąco też będą tutaj podejmowane inwestycje, bo w sumie to jest, myślę, że biznes dobrze skalkulowany i każdy z nas wie, ile płaci za energię. Także myślę, że pod tym względem i są takie jakby sygnały, jeśli chodzi o rejon energetyczny teraz, jeśli chodzi o nasze kontakty to z Tomaszowem głównie, są naprawdę dobrze nastawieni i tutaj ta modernizacja sieci, czy to zasilającej indywidualnych mieszkańców, czy tej takiej trochę grubszej, już nie mówię o 110, ale o 15 kV, to już trwa i myślę, że coraz lepiej to wygląda. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos w sprawach różnych? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 13. Zamknięcie obrad. Wysoka Rado, zamykam 26. sesję Rady Miejskiej obecnej kadencji. Dziękuję bardzo państwu za przybycie, za udział w obradach.